Cześć, tu Madzia. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Fable 3. Dzisiaj pójdziemy za Walterem, tam w dół tej windy, gdzie wcześniej runął wagonik. Zobaczymy, co my tam znajdziemy. Czy pomożemy tym ludziom, co tam byli w wagoniku? No nie wiem, czy tam byli w sumie jacyś ludzie. No ale spróbujemy coś tam zrobić. Oj, taki cykor chyba, Walter, trochę jesteś. Tu ktoś jest? Co ty się śmiało? Dobra, wolę nie dociekać może, co to było. Co jest? Aha, ja mam iść przodem. Jezu, co to jest? Hobes. Aha. Uroczo. Może ja was tak postrzelam. Idź ode mnie. A, czy tamtemu się przypadkiem nie odrywała noga? Okej, już wychodzimy z jaskini. Walter, nie umiesz sobie sam poradzić, naprawdę? Never stood a chance. I'm not getting into a monorail car for as long as I live. Dobrze, dobrze. Chwilowo tam coś jest jeszcze. Find some old friends. Let's just say that I wouldn't want to go into any battle without them on my side. Marvelous shooting. Shot it right in his ugly mouth. Tak, Walter, przodem. No, trzeba trochę z pistoletu też postrzelać. Niech on nie będzie taki bezużyteczny. Dobra, chodź Walter. Ej, to już było niefajne. Oj. Nie, to było piękne, naprawdę. Nie, rozwaliło mnie to. Dobra, lecimy dalej. Co będziemy się przejmować nimi? Piesku, Nabuchodonozor, chodź, poszukaj może jakiś skarb tu jeszcze coś. Tak ganiasz i ganiasz bez sensu. Tu jesteście? Chyba będziecie, bo jakieś mięsko wisi. O, tam jesteście. They built themselves.
Walter, nie przypuszczaj ich do mnie, bo będzie mi źle strzelać. Tak, poczekaj na swoją kolej. Wszystkie? Dobra. Już po was. A nie, to nie była skrzynia. No coś mi się przywidziało. Ty piesku, co tu masz, że się kręcisz? Chodź. Ja chcę w beczkę strzelić na ciebie. No, po coś się tam pchał? Chodźcie tu. Tak, teraz wy uciekliście, jak ja wam chciałam tak ładnie zrobić. Nie przeszkadzaj. A wy z tymi pukawkami idźcie stąd. Już mi stąpiło na zdrowie. Tu jeszcze jeden jesteś. I z tą pukawką ode mnie. Tak, kolejny jeszcze, tak, witam. Walter tam został, no. Gdzie? Gdzie ty lecisz? Chodź, Walter, już idę ci pomóc. Gdzie on uciekł tam? Dobra, tu ich nie ma, no. Nie, gdzie one pobiegły. No, witamy kolejnego, cześć. Masz. No, tu jest już na pewno skarb. Tak, piesku, wiem, wiem. Może dzisiaj w boksera ciebie zmienię, zobaczę. Szmaragd. To już się przyda. Ty się tam tłuczysz jeszcze? A. No co tu robicie? A, wróciłyście, tak? A, boisz się i uciekasz, tak? No, czekaj, piesek. Teraz zobaczę, co tutaj mamy. Perła. No, ciekawa jaskinia. Walter, idziesz? Jak zwykle się odciągasz. Aha. Mały pokurcz. Dobra, damy radę. Jeszcze muszę szukać okrężnej drogi, jakby nie mogła tędy. Miejsce do nurkowania. Już wracam tam. Przyda się. Piesek, nie przeszkadzaj.
Tak, od tyłu cię zajdę, od tyłu. Cześć. Boże, jaka okrutna jestem. Ej, wy z pukawkami. Dać mi spokój. Najpierw was załatwię, a potem tych większych. Żeby nie było. A, ty czarujesz te małe ludki. Dobra, on derby małych. Co, już? To nie poradzi znowu sobie? Dobra. Chodź, idziemy dalej. Naprawdę coraz bardziej mi się ta gra zaczyna podobać. Mam tylko właśnie nadzieję, że będzie wystarczająco długa, żebym się nią nie cieszyła. Podziemne miasto? Tam coś jest? Szkoda, że nic nie ma. Myślałam, że jakiś skarż, coś tam innego. Powtórka tego, co było z Takerem? A do was tam do środka mogę pójść? Kurczę, nie mogę, szkoda. Gdzie wy jesteś? Boże, co to jest, to wielkie? Idzie do mnie, idź. Oj, nie za blisko. Obudź się. A wy małe potworki, się ode mnie. Mówimy miecz. Dobra, przerzucam się na miecz. A myślałam, że trudniej z tego będzie. Ja wam dam tu czarować, poczekaj. No właśnie, przecież my ostatnim razem zdobyliśmy taką fajną rękawicę. Jej nie testowaliśmy. Trzeba byłoby sprawdzić ją. A to już po to ją zabawię z nimi. Co się cieszysz do mnie? Jeszcze tam się męczysz? No właśnie, z nim ja tego wezmę na siebie. No wiem, nieładnie zadawać ciosy w plecy, ale co poradzę. Tak wyszło. Amen. Jeszcze nie po tobie.
Oj, spóźniłem się, Walter. Cześć, Tereska. A good leader must always be ready to face the unknown and to seek new paths. Your defeat of the creatures in this cave will be told throughout the land. Świetnie, cieszę się. No, zaraz, zaraz, ja sobie tutaj zbieram rzeczy. To się przyda na pewno. O, kolejna rękawiczka. Ja już mam dwie nowe i nie miałam czasu ich użyć. Jeszcze dwie skrzynki, po 10. Dobrze, umiejętność kowala się przyda. A nie, 3 skrzynki. Żadnej nie założyłam. Tak, będziemy piec ciasta. Może sernik. No i bierzemy, co jeszcze zostało? Lutnistę, tak, trzeba pobrać. No i pieczęci już nie mamy i trzeba iść dalej. Tutaj wszystko wzięliśmy. No to możemy już otworzyć, zobaczymy co teraz dostaniemy. No mniej skrzynek dostaliśmy. Znowu barwniki. Przedsiębiorcy. Czarwir, o, kolejny czar, super. Co? Tkanie czarów. O, dwie rękawiczki będziemy mogli nosić, super. To chyba na samym początku weźmiemy. Zwłaszcza, że mamy już dużą ilość rękawic u siebie w sanktuarium. No, ponad 15 tysięcy wynoszą moje skarby. Ale ty paskudny jesteś. Biedaczek. No fajnie, że podziała. Chodź. No właśnie, sam chcesz iść, to czego stoisz jeszcze? Chodź, piesku, chodź. Mam nadzieję, że więcej niespodzianek na razie nie będzie. Tu? A ty też tu, Walter, musisz stać i patrzeć, jak kopię. Może sam byś pokopał trochę. W końcu mężczyzną jesteś. No i nie to, że jestem feministką. Złoto. Zabici wieśniacy. O, to wieśniaków możemy zabijać nawet. Ja coś podejrzewam, że później by mnie za to jeszcze ukarano. O, mamy kolejną ciekawą krainę. A czego mają nie żyć? A co tu takiego niebezpiecznego jest? Oj, obijałeś się po kątach, a nie walczyłeś tam. Oj, nie gadaj, chodź. No, nie mogę tego teraz otworzyć. Piesek, chodź. Nie, czy mogę? Mogę. Nie wiem, czego za pierwszym razem się nie udało. O, zobaczymy. Nowy pistolet.
My mamy obecnie ten 26 obrażenia. Ten 30 tego sobie weźmiemy. Ładny jest. No, okej, i wracamy. A, trzeba wypróbować ten pistolet. W sumie strzela tak samo jak tamten. Zobaczymy jego możliwości. No właśnie, zgłupiałeś, no ludźmi. Nie, święty turecki. A to też uratujemy, no. No, moglibyście poczekać na mnie. Tak jest. Księżniczka, właśnie. Just treat her like any other pair of hands. Fair enough. Captain Finn will show you to the mortar. We could use a body up there. Meet me on the wall when you're ready. I'll introduce you to Private Janny. So cool because he's the luckiest sod in the fort. You'll probably be stuck by that mortar all night. Take a look around first. Talk to the men. It never hurts to know who's got your back. Mm-hmm. No dobra. No ja może najpierw sobie pójdę do sanktuarium, zobaczę dwie nowe rękawice. Tu są rękawice, tu. Strząs. Burza lodowa, może to na razie weźmiemy. Dobra, to na razie założymy. No dobra, miecz mamy jeden. No, wracamy tam. Zobaczmy jeszcze... O, właśnie, ubrania, bo ostatnio w mojej chatce myśliwcy przecież dostałam ubrania, a ich nie mierzyłam. Jak to będzie wyglądało? O ja. No, dobra, może ja kiedyś w tym pochodzę, ale nie teraz. Mamy nowe barwniki jeszcze. Przemalujemy to. Nie, no, innym razem. Dobrze, ja sobie poradzę z tym, Jasper. No dobra, lecimy dalej. Co nas teraz tutaj czeka ciekawego? Zwiedzamy trochę. Ostatnio, po ostatnim odcinku troszeczkę mi marudziliście, że odcinki były za długie, więc postaram się robić tak max do godziny. Ale za to częściej je wrzucać. Co tam, Benie, mi powiesz? No nie używałam, a po co mi moździerz był? Cześć. No mam nadzieję, że nie będzie taki odrażający. Grab the mortar, and we'll do some practice shots.
Super. Jeszcze z moździerza, ja tylko nie strzelałam. To mamy rozwalić. O, ładnie mi poszło. Jeszcze coś? A, to jeszcze. A tam nie mogę już. No, ładny strach na wróble, nie ma co. Dlaczego mi się wydaje, że to było ukartowane? Jest jeszcze gdzieś jakiś? Co? Pochowały się dziady. A, są. Jeszcze jeden. No, na razie ładnie mi idzie z tym moździerzem. Nie ukrywam, że wolę walkę wręcz niż zabawy z moździerzami, ale okej. O, klucz się znalazł, jak fajnie. A wy co się podnosicie? Już was tu nie ma. O, ale was tu jest. Zapraszał ktoś, że się jeszcze zapytam? Widzę, że idą z prawej, no poczekaj, nie nadążam. Myślisz, że tak łatwo? Zaraz jeszcze z prawej idą. Byś się złapał drugiego moździerza, a nie mnie rozkazywał jeszcze. Nie trafiłam. Z lewej gdzie oni szli? Są z lewej. Zbierało się kolegów. Ej, mogą troszkę dalej. A, znowu z prawej jesteście. Śliczny to był. Już? Teraz co? Aha, a teraz to ja już mam sobie sama łapką radzić, tak? Dobrze. Powalczymy. Teraz może najpierw... O. Z broni dostaniecie. Oj, chłopaki, chyba rady nie dacie. Oj. Piesek, bijesz ich, a nie się ubijasz. Chłopaki, wywalczcie, ja od tyłu będę.
nas osłaniać. Dajecie radę? Masz, idź stąd. No, nie sądziłam, że tu taka jadka będzie. Co, przyleciałeś na pomoc? To idź tam walcz, ja teraz tu postrzelam. Dalej, ile jeszcze was? Może niby żołnierze poradzić sobie nie umieją. Za to pieczęci sobie dużo nazbieram, będę mogła skrzynki otwierać. Co, w tył chciałeś mi zejść? Nie ma tak łatwo. Ale fajna muzyczka, muszę powiedzieć, w tle. Względem muzycznym bardzo fajna jest ta gra. Oj, oj, oj. Farcik zginął. No sorry. To nie moja wina. Kto tu w końcu jest mężczyzną? Nie, dobra, zaraz powiecie, że ja feministką jestem. Nie bij mnie, nie bij. Oj, mocniejsi coś teraz jesteście. Tam teraz jesteście. Ty co lecisz do mnie? Wyrwa do przodu i goni, no. Pojebało ci się coś? Jak żyje księżniczka, jest! Tak, udało się. Powiem wam, że się w sumie dużo nie namęczyłam z tym. O, jeszcze kolejne. Oj, pan taki troszkę wybrakowany. Oj, oj, oj. Mówiliście ostatnio, że w mojej walce wręcz brakuje blokowania. No ja się staram, no. W ogóle moją walkę... mieczem porównywaliście do walczenia Kamila w Wiedźminie. Tak w ogóle zapytam się, bo mam takie plany, bo Kamil kręcił Wiedźmina, skończył niedawno, ale tam pozostała bodajże jeszcze druga ścieżka, że można drugą ścieżką przejść Wiedźmina. Co by na to, żebym ja to przeszła? Bo Kamil, no, nie bardzo ma w planach przechodzenie tego po raz drugi, inną ścieżką, więc może ja bym to zrobiła. Co wy na to? Możecie mi napisać, co o tym sądzicie. Ej, no przecież cię zabiłam znowu! Nie znudziło się jeszcze? Ja teraz zginę, no. Nie, nie, wolałabym nie ginąć. A jak tam moja rękawica dzisiaj? Wow, fajna ta nowa. Super. Wiedziałam, że taka fajna będzie. Aj! To, że ja w ciebie falę zaklęciami, nie znaczy, że możesz ty też. Chodź, zaraz dostaniesz z miecza. O ty!
No fajnie, tak dostałem, że dostał on, że ja dostałem. Aj, trudno. Tak, znowu tu się pojawisz. Jest kurczybyku jeden ty. Po wszystkim? Nie, oczywiście. Zdziwiłabym się, jakby było po wszystkim. Burza mi pomoże z wami. No ładnie mi teraz wyszło obronienie się. A ty wynoś się. Teraz to już chyba definitywnie po nim. No nie obrażaj go już, nie wypominaj mu wieku. Okej, a gdzie idziemy? Wiecie, naprawdę już nie mogę się doczekać, kiedy będziemy mogli iść na Logana tam, nie wiem, obalić jego władzę i tak dalej. Naprawdę czekam na ten moment z niecierpliwością. A jak widziałam na drodze do władzy, to jeszcze dużo bram do otwarcia przed nami, więc jeszcze pewnie poczekamy na to. Ale ja bym chciała już. Jak zwykle tylko o pieniądzach. Tak obiecuję. I promise. Tak znowu trzeba będzie autograf strzelić? A jak? No, podziękował. No, cześć Tereska. Tak bardzo doniosły. W ogóle ktoś ostatnio z was napisał mi, że Teresa jest bodajże siostrą głównego bohatera, czy Logana. Nie wiem, jakoś nigdy się nie zastanawiałam, kim ona jest. Bardzo miło mi się z nią spotyka. Zaraz zobaczymy tam, czy wszystkie skrzynie pootwieraliśmy. Chyba tak. Tak, otwarte wszystkie. Dobra, to pootwieramy tutaj, co my mamy tu ciekawego. Czarwir 40, mam 79, ładnie. Tkanie czarów. O, dwie rękawice, biorę to. Dobrze, wrócę później. Czekaj, bo ja tutaj mam jeszcze pakiet barwników. Nie, no dobra, będę brała po kolei skrzynię. Bo potem na pewno zapomnę wziąć je, wracać tutaj. Więc wolę brać po kolei. Co to było w ogóle? Nawet nie przeczytałam, wiecie. Oj, dzisiaj taki dzień. Mamy 19, na pewno za dużo nie możemy wziąć. No, 60, podrożało. Biała broń by się przydała. Strzelanie tak sobie. Magia by się przydała na pewno. Tu co jest? Poziom lutnisty. Ciasta.
Właśnie, trzeba byłoby trochę pójść zarobić. To znaczy, no chatkę mamy niby własną już, nie? Ale może byśmy wynajęli pakiet złodziejski. To akurat najmniej mi potrzebne. To co jest? Pakiet dręczycielski. Dobra, weźmiemy. Stać nas. A zobaczymy, co tu było. Tu było chyba już 25. Dobra, weźmiemy ten złodziejski. W sumie może kiedyś do jakiejś misji się przyda, czy coś? Sama nie wiem. No i zostało nam 9, też trzeba pozbierać. To teraz zaraz, dokąd będziemy szli? Aha, będą... A już w sumie nie tak daleko. Ale że to drożeje wszystko w skrzyniach, to trzeba pewnie będzie jeszcze trochę poczekać, nie? Pieniądze, 502. Bida aż piszcze. O, trofeum dostałam. No, mogło być ładniejsze, ale dobra. Dobrze, pójdziemy do Bowerstone, chyba dobrze przeczytałam, nie wiem. I zobaczymy, co tam nas czeka. I tak myślę, że na tym zakończymy odcinek, no, żeby znowu nie było, że jest za długi. Ale tak postaram się częściej troszkę wrzucać odcinki z Fable teraz. Bo naprawdę jest łatwiej mi nagrać Fable niż Minecrafta, jak buduję coś dużego. W dodatku w Minecrafcie obecnie trwa konkurs na mapkę Escape. Więc tak się zastanawiam, czy poczekać, aż skończycie te mapki. Znaczy widzowie Minecrafta skończą. Mam świadomość, że nie wszyscy oglądają i Fable, i Minecrafta. A może byśmy tu zobaczyli, co jest? Może jakieś zwłoki, czy coś? O, można otworzyć. O, i mamy skrzynię. Nikt wcześniej nie powiedział, że tu coś może być. Nie wiem, może odcinek Minecrafta jakiś wypuszczę. O, przyda się. Przywoływanie stworów. Schowaj to, kobieto. Postaram się coś z Minecrafta nagrać. Już nie ukrywam, że bardzo mi się podoba gra w Fable. Tak, wiemy jeszcze, że każecie mi głaskać pieska po każdym znalezieniu jakiegoś skarbu i w ogóle. No ja po prostu śpieszę się i o tym zapominam. A właśnie, mieliśmy pieska zmienić na boksera. To jak już dojdziemy do Bowerstone, to go zmienimy. Chodź, chodź, to cię pogłaskam, chodź, chodź nędzo. Piesek. Ja nie chcę czytać, ja chcę pieska pogłaskać. O, w takim durnym miejscu stanąłeś, pies. Dobra, tu nie można. Chodź, chodź piesku, chodź. Chodź, ja cię pogłaskam, chodź. No, chodź. No, nie widzicie, chcecie, żebym go głaskała, jak on ucieka. Tu można otworzyć? Nie można. Piesek. O. Chodź, pogłaskamy. Dobra, będzie z ciebie. O, Walter, ty ze mną idziesz? Czego ty nie mówisz, że chcesz ze mną iść? No dobra, ja go tak słuchałam. Mam nadzieję, że żadnych niespodzianek po drodze do Bowerstone mnie nic nie spotka. A w sumie, czy ja mapko bym nie mogła się teleportować tam? Ja no pójdę piechotą, nie będę zostawiała Waltera samego, on się wiecznie wszystkiego boi. Jeszcze mu się coś stanie. Co piesku? Miejsce do kopania, dobry piesek. O, mikstura zdrowia, przyda ona się. Chodź, chodź, pogwizdżamy na ciebie. Proszę, znowu cię poklepię. Tylko się nie przyzwyczaję za bardzo. Dobra, lecimy dalej. Idziesz, Walter? To chodź. Ja będę darła przodem. Może coś znajdę jeszcze ciekawego. Znowu? Ej, wiecie co? To głaskanie psa skutkuje. Ale Boże, czy ty musisz takie okrężne drogi, piesek, wybierać? Tak, tarzyj się, tarzyj. Ja cię myć nie będę. Topos.
Właśnie trzeba będzie pójść, nie wiem gdzie to się sprzedaje, ale posprzedawać te zbędne rzeczy. Nie, może tam pisało pod topazem, gdzie to można sprzedać, nie przeczytałam. Potem przeczytam albo znajdę, gdzie to można sprzedać. Już idę, no. Marudzisz, Walter, jak zwykle. To jakaś wioska jest taka. Leśnych ludzi. Ekowojownik. Tak, ekologia dosięgła już nawet Fable. Jak będę miała czas, będę musiała tutaj to wszystko pozwiedzać. Skarb znalazłeś? Gdzie? Gdzie? No gdzie? A tu! Dobra, tylko ja muszę na podest jakiś wejść, żeby tam się dostać. O, tędy. Perła. Dobra. Chodź piesku, idziemy dalej. Zaraz, tu jest jeszcze skrzynia. A, pierwsza piesku znalazłam. Co to jest? Makijaż niemników. O, muszę to zobaczyć. Stroje, fryzury. Jest makijaż. Nie, ja tego nie założę, nie ma co. Nie ma takich głupich. Myślałam, że jakiś naprawdę ładny makijaż, ale to... Dobrze, Walter, gdzie ty jesteś? Ty już poszedłeś? Czy muszę dogonić, czy jak? Nie, nie widać go, może już poszedł. No, nie mamy wspólników biznesowych. To nic. No jest, Walter, czekałeś na mnie. Dzięki. Nędznie to wszystko wygląda, muszę powiedzieć. A tam jest skarb, ja tam chcę. Mogę tu doskoczyć? Nie. Chcę się zmontować, no kto to widział w takim czymś żyć, mieszkać. Jest straszne. Biedne dzieci. Walter, w ogóle gdzie ty mnie prowadzisz? Naprawdę to jest strasznie. Żebrze, Boże, ubierają się strasznie. To żebym ja była lepiej ubrana, no ale naprawdę nie podoba mi się tu. Dobra, Walter, idź. Idź, ja ciebie potem dogonię. Ale tymczasem... potem zobaczymy, wiecie, w następnym odcinku zobaczymy, co tam Walter ujrzał. A na dzisiaj to byłoby wszystko. No nie chcę przedłużać po prostu. Dzięki za obejrzenie odcinka, pozdrawiam Was, no i cześć!